przywódca krymskich Tatarów, radziecki dysydent, jeden ze współtwórców niepodległej Ukrainy. Nie mogło go zabraknąć także na Euromajdanie. To bardzo ważne miejsce dla mnie. Kiedy z tej sceny przemawiałem do kilkuset tysięcznego tłumu, niedaleko stąd padały strzały. Zabito ponad 100 osób, teraz mówi się o nich niebiańska sotnia, ale gdyby nie ich śmierć, może zginęłoby znacznie więcej ludzi. Oni własną piersią osłonili innych. Majdan pamięta i jest wdzięczny. Jak Tatary poczuwają? Co będzie z Tatarami? Walczycie o ukraiński Krym? Oczywiście. Pomożemy. Jesteśmy z wami. Dziękuję wam bardzo wielkie za to, że pokazali... Dziękuję, że pokazuje pan krymskich Tatarów z jak najlepszej strony. Mam dużo tatarskich przyjaciół. Kocham wasz naród. Dziękuję, że pan z nami jest. Dla młodej opozycji to wzór. Pokazuje nam, jak pokojowo stawiać opór. Kiedyś działał w dużo trudniejszych warunkach niż my dzisiaj. Mnie najbardziej podoba się, że on wierzy w to, co robi i jest skuteczny. Dla byłych radzieckich dysydentów sprawdzony przyjaciel. Znamy się od lat. Razem walczyliśmy z sowieckim imperium. Zawsze uderzał mnie ogromny kontrast między wielkimi zadaniami, które sobie stawiał, a jego drobną posturą, jego cichym i spokojnym głosem. Nigdy nie widziałem, żeby na kogoś krzyczał, a jednak zawsze osiągał swój cel. Uhonorowaniem jego licznych osiągnięć jest Nagroda Solidarności. Przyjął to jako wielkie wsparcie dla krymskich Tatarów, wiernych Ukrainie. Jednak za lojalność Mustafa Dżemilew płaci wysoką cenę. Prorosyjscy separatyści uniemożliwiają mu powrót na Krym, gdzie wciąż pozostaje jego rodzina. Niektórzy mówią, że okupacja potrwa 2-3 miesiące, inni, że 2-3 lata. Mnie osobiście bardziej podoba się ten pierwszy wariant. Choć sam jest w trudnej sytuacji, wspiera uchodźców z terenów objętych konfliktem. Nie, muszę stąd się żyć. Na Krymie został mój mąż, mój dom, całe moje życie. Nam było straszno, że chodzić po ulicach. Baliśmy się już chodzić po ulicach, bo spotykaliśmy uzbrojonych bojowników. To było nie do wytrzymania. Pan Dżemilew rozumie naszą sytuację jak nikt inny, bo każdy z nas chce do domu i chce, żeby ten dom był taki jak kiedyś, wolny.